30 czerwca 2009 roku telewizja Patio zajęła pierwsze miejsce w drugim bowlingowym turnieju mediów o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Tylko na antenie Patio TV zobaczycie, co się tam działo. Zapraszamy na część pierwszą. Chciałbym w tym momencie przedstawić naszą wspaniałą kadrę telewizji Patio. Proszę bardzo, oto kapitan naszej drużyny. Zakrywamy piwa, przepraszam, oranżadę. To jest kapitan naszej drużyny, który się świetnie spisuje. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Kilka słów to jest Krzysztof Brzozowski i Welbrzoza. Proszę bardzo, 5 minut dla Ciebie, 5 sekund dla Ciebie. 15 sekund, ja powiem tylko tak, do kamery i do kadry. Od razu słuchajcie, Smelka, tych eliminacji nie było. Nie było eliminacji, teraz wszystko zaczyna się od nowa, gramy tak, jak gdyśmy dopiero co zaczynali. Zapominamy o wynikach, które padły, gramy od nowa. Jest skupienie, bo musimy wrócić z pucharem. Jakby mógł pan powiedzieć pokrótce, jak będzie przebiegał finał, jak zostanie zrealizowany wielki finał turnieju mediów w Kręgle? Ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli będzie nadal taki poziom powyżej 100 punktów na gracza, to ma się dużą szansę wygrać. Ile drużyn gra w finale? 8. 8 drużyn, a co jest do wygrania? Co jest nagrodą główną, co jest za drugie, co za trzecie miejsce? Na pewno są takie bardzo ładne puchary, które tam stoją na ladzie, a inne nagrody, no to już nie wiem, to wie organizator. Ja nie zostałem wtajemniczony. Proszę państwa, zawodnicy, uwaga, co pan o sobie mówi? Wychodzimy z pucharem się. Eliminacje się nie liczyły. Punkty się zerują, gramy tak, jakbyśmy grali od początku, gramy po to, żeby wyjechać stąd z tym pucharem, tak? Tak! Wszyscy są gotowi? Tak! Poczekaj, poczekaj, zaraz. Zaraz. Jest! Jest! Prawidłowo. To nie, 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 to nie. Tam dalej, w czerwonych koszulkach. Tak, w czerwonych koszulkach. Oni mają czerwone koszulki, ponieważ jest to jeden z symboli wschodnioeuropejskiej kultury. Gazeta Wyborcza, tak, proszę państwa. Piękne bicepsy, tricepsy, trójpodział uda, fantastyczna noga. Tak właśnie gra drużyna mistrzowska, oczywiście na drugim miejscu będzie, ale miejmy nadzieję, że dadzą sobie radę w trzeciej turze. Otóż ja, Mariusz Sieńko, przyznaję się do tego. No ja jestem Mariusz Sieńko i ja uważam, że... Nie, przepraszam. Totalna kompromitacja ze strony tego operatora. Nie wiem w ogóle jak... Mariuszu, dlaczego ja mam więcej włosów od ciebie? Trafiła! Jest! Teraz zapytamy, jak Agnieszka po rzucie. Jak się czujesz? Za pierwszym razem wszystkie, okej? Okay? Nie życzę sobie taki podarek, okej? Okay? Jak się czuję? Może być, w sumie. Tak mówi... Ewelino, jakbyś mogła rozwinąć tą tezę, co uważam jest troszeczkę dziwne, ale proszę Cię o to, żebyś rozwinęła to. Znaczy tak, nie wiem, czy widać na załączonym obrazku, że to wszystko jest naturalne, w związku z czym... 100% mięsa, naprawdę. 100% naturalne, wada fabryczna, przepraszam. Pretensje nie do mnie. Gejem nie jestem, ale nie mam wszystkiego w dupie. Nasz główny technik opowie teraz wiersz o grze w kręgle. Proszę bardzo. To było piękne, naprawdę. To był liryzm, poetyka, fantastyczna sprawa. Dziękujemy, naprawdę. Ale ruszasz tłumy, naprawdę, wiesz o tym? Fantastyczna sprawa. Tak. Tam jest co jeden. Przestań nagrywać. O, jeszcze jeden wiersz. Świetna sprawa, naprawdę, fantastycznie. Świetnie. Mariusz Sieńko też nagrywa, proszę bardzo, główny operator. Fantastyczny artysta. Oczywiście nadal nie wie, co jest balans bieli, ale radzi sobie, radzi sobie. Nie odchodźcie od telewizorów, bo już niedługo druga część naszej niekonwencjonalnej relacji.